Zapraszam Cię, Alku. Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe. Dowiecie się, jak zostać zapomnianym, skoro Wasze dane tam gdzieś wyciekły na przykład. Też? Czy też zmieniłeś? Nie, o byciu. O byciu zapomnianym nie dowiecie się nic. Więc możecie uciekać, ten kto z Was, kto ucieka, ten nie jest dobrym obywatelem internetu, bo przede wszystkim muszę powiedzieć, że ja się nie nazywam Krzysztof Izdebski i nie jestem prawnikiem. IANAL, I am not a lawyer, wybaczcie. Bardzo się cieszę, że udało mi się wbić w związku z tym na sesję o kwestiach prawnych, bo mimo to, że nie jestem prawnikiem, jestem z wykształcenia socjologiem, od lat zajmuję się tak zwanymi prawnymi aspektami internetu. Coś mi się nie udaje was zacząć. Będą cenne nagrody na koniec. Nie, dobrze. Nie będzie żadnych nagród, będzie tylko ewentualnie obywatelska duma. Krzysiek poprosił mnie, żeby go zastąpić, bo musiał wyjechać za granicę, ale pozwolił mi wyrzucić połowę tematu. Tak, i właśnie też ja chciałem powiedzieć, że ja też byłem na auli i uświadomiłem sobie, że było to 157 auli temu, więc czuję się dosyć wzruszony. Jest mi bardzo miło, że znów tu jestem. Wtedy opowiadałem o otwartym biznesie. Teraz będę opowiadał o otwartym internecie. I cieszę się, że Krzysztof dał w tytule albo uzgodnił z wami to hasło Civic Tech. Ja też lubię termin Commons Tech, bo pozwala to rzucić trochę inną perspektywę na kwestię. Dzisiaj słuchaliście o technologiach z takiej perspektywy, jak zarobić dużo milionów tokenów, a może jakieś jeszcze waluty, którą się da za coś zapłacić. Jak podzielić się tymi pieniędzmi lub tokenami z pracownikami, jak nie zapłacić 20 milionów euro lub więcej. W moim wystąpieniu pojawi się kwestia kar, ale poza tym nie będę w ogóle mówił o pieniądzach, bo myślenie o Civic Tech i o Commons Tech to jest myślenie o szerszej perspektywie technologicznej, o tym, jakie one mają wymiar społeczny i obywatelski. To jest coś, co nie wiem, czy jest karkołomne, czy nie. Przekonam się, patrząc na wasze miny, ale wydaje mi się bardzo ważne, bo chodzi górnolotnie mówiąc o przyszłość nas wszystkich, a bardziej praktycznie o pewien kontekst instytucjonalny, w którym funkcjonujecie także jako startupowcy. I chciałbym was przekonać, że warto o tym myśleć. Punktem wyjścia jest dla mnie idea tak zwanej dumb pipe i nie chodzi o głupią fajkę, tylko o coś, co szczerze mówiąc po polsku jakoś nie przechodzi mi przez usta, bo brzmi wulgarnie. Ale tak naprawdę dotyczy internetu i jest jednym z sposobów mówienia o otwartym internecie. Taka najstarsza przyjęta idea brzmi lepiej, nazywa się end-to-end i jest pewnym pomysłem formalnym na opisanie, jak działa internet. Idea end-to-end mówi tyle, że inteligencja w systemie leży na jego krawędziach, czyli na tych końcach, a po środku jest neutralny system, który w ogóle nie ocenia, nie cenzuruje, nie filtruje, nie sprawdza, co się dzieje. I tacy teoretycy innowacji twierdzą, że właśnie dzięki tej zasadzie internet jest tym, czym jest i dzieją się na jego bazie tak niesamowite rzeczy. Trochę bardziej brutalnie powiedział to David Eisenberg w 1997 roku, gdy właśnie powiedział o tym, że po prostu internet jest dumb. Jest takim głupim systemem hydraulicznym, niemal rur, przez który przelatują pakiety i to wspaniale, że nikt tych pakietów nie cenzuruje, nie przegląda, nie weryfikuje i tak dalej. I tak naprawdę to hasło neutralności sieci, które teraz jest aktualne, jest jeszcze innym sposobem nazwania tego samego. To hasło zaproponował Tim Wu, prawdopodobnie raczej się nazywa Tim Wu, który jest profesorem prawa na Columbia, jest takim bardzo wziętym public intellectual zajmującym się technologiami cyfrowymi. To jest w ogóle coś, co mnie w Stanach fascynuje i w Polsce nie do końca się dzieje, że można tam znaleźć właśnie wojujących profesorów prawa, którzy są takimi public intellectuals i potrafią podzielić praktykę akademicką, czasem też jakąś praktykę w kancelariach, ale też z takim bardzo silnym zaangażowaniem
sprawy publiczne i Timu właśnie do nich należy. I tu dorzuciłem jeszcze jedno hasło, które wydaje mi się ważne i do którego później wrócę, i to jest kwestia zero rating. Wybrałem rok 2016, choć nie jest to rok wymyślenia tego terminu, ale to jest rok, w którym rząd hinduski zakazał przez Facebooka prowadzenia programu Free Basics. Był to program typu zero rating, czyli taki, w którym operator komórkowy, zazwyczaj to dotyczy komórkowych, nie nalicza zużytych danych do pakietu danych, bardzo premiując daną technologię. I ten protest i sprzeciw przeciwko zero rating, ostatecznie właśnie, który doprowadził do decyzji rządu, do zakazania tej usługi, ale który wcześniej był bardzo dużym protestem społecznym, wydaje mi się, jest takim znaczącym momentem w mówieniu o otwartości internetu. Więc o co chodzi w tej net neutrality? Timu mówi po prostu bardzo prosto, że wszystkie dane powinny być równe. Jest bardzo fajne jego wystąpienie na konferencji Personal Democracy Forum, możecie sobie obejrzeć w internecie, w którym on to przedstawia, mówiąc wprost, że to są kablarze w dużej mierze, czyli szczególna grupa dostawców usług internetowych, ISP, przeciwko ludziom, czyli temu amerykańskiemu The People. I Timu mówi tyle, że po jednej stronie mamy masy, mamy sytuację, w której w konsultacjach dotyczących net neutrality w Stanach raz wzięło udział w 2015 roku 4 miliony osób, w poprzednim roku 5 milionów osób. Wszyscy oni są za otwartym internetem, a z drugiej strony mamy lobby firm telekomunikacyjnych, które zresztą w Stanach rzeczywiście są dosyć monopolistyczne i nie wiem, czy wiecie, że odbija się to na tym, że w ogóle Amerykanie, którzy z jednej strony są kolebką po prostu całego startupowego szaleństwa, z drugiej strony mają ciągle wielkie kłopoty z dostępem do internetu, bo Ameryka to nie tylko San Francisco i gdzieś tam w Midwestie po prostu ludzie ciągle umownie jadą na modemach albo po prostu nie wiedzą, co to jest internet. Jest to wielka, szczerze mówiąc, tragedia dla amerykańskich działaczy internetowych. No więc tak, więc Timu mówi, że to, co nam grozi, to grozi nam internet dwóch prędkości, w którym te dane przestają być równe, w którym kablarze wymuszają traktowanie usług różnie, dlatego, bo chcą więcej zarabiać. I on twierdzi, że może dojść do sytuacji, w której kablarze skopiują, on na przykład mówi model linii lotniczych, które oferują tą usługę basic na bardzo, bardzo niskim poziomie. To jest ta klasa economy zwana także klasą cargo, a za wszystko inne trzeba dopłacić. I tak Timu twierdzi, że jeśli zniesiemy zasady neutralności sieci, to doprowadzimy do sytuacji, w której tak samo coraz więcej usług będzie spowalnianych, jeśli na przykład, jeśli nie będziemy gotowi płacić preferencyjnych stawek. Płacić będziemy albo my, albo dane usługi, które chcą być preferencyjnie traktowane, albo najprawdopodobniej my i oni. No i pytanie oczywiście jest takie, czy tak naprawdę będzie. To, co ciekawego działo się w Stanach w ostatnim roku, to trochę jest powtórka z akta, że znów można było zobaczyć ludzi na ulicach z tabliczkami, na których, nie wiem, nie ma jakichś haseł związanych z prezydentem USA, tylko są hasła związane z internetem. To moim zdaniem zawsze jest dziwny moment, gdy ludzie wychodzą na ulicę protestować na przykład o dostęp do internetu, dostęp do treści. I to się działo w zeszłym roku w USA. Uważam, że to był moment dosyć wyjątkowy, że tak można rozgrzać dyskusję o czymś w sumie, co sprawia wrażenie tematu dosyć technicznego, choć w Stanach działaczom udaje się go podpiąć pod kwestie fundamentalne, przede wszystkim o wolność słowa. I w Polsce i w Europie raczej coś takiego się nie wydarzy. Jak pewnie wiecie, ten znaczenie wolności słowa takiej jako fundamentalnej naprawdę wartości jest strasznie mocne i nie ukrywam, wydaje mi się, bardzo też pozwala w prowadzeniu rozmów o internecie, bo to jest pewna klarowna rozmowa, czy ta technologia jest przestrzenią wolności słowa, czy nie. W Europie oczywiście one też się toczą, ale nie mają aż takiego ciężaru emocjonalnego. No i to są też niesamowite momenty, gdy na przykład jest jakieś posiedzenie tutaj Federal Communication Commission, tego regulatora amerykańskiego, i nagle wstają jacyś panowie w garniturach i rozpościerają transparent. U nas nic takiego w UK się nie działo, nawet za czasów protestów ACTA. Więc historia jest taka w Stanach Zjednoczonych, że do 2015 roku w Stanach nie było przepisów związanych z neutralnością sieci. Zabiegali o nie działacze praktycznie od początku XXI wieku i doprowadzili do, formalnie rzecz biorąc, reklasyfikowania usług telekomunikacyjnych.
tak, żeby właściwie były one traktowane jako usługi publiczne. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie będę tutaj wchodził w techniczne szczegóły, ale de facto wprowadzono zasady neutralności sieci. Jeśli czytacie o tym, sposób, w jaki to zrobiono, był karkołomnie skomplikowany, jeśli chodzi o policy. Ale wystarczyło półtora roku i w międzyczasie zmiana rządu, żeby ten sam regulator pod wodzą nowego szefa odwołał zasady, odwołał przepisy dotyczące tak zwanego Open Internet. I teraz, jeśli śledzicie prasę i te doniesienia pojawiły się też w Polsce, dużo osób wieszczy umowny koniec internetu. I sprawa jest ciekawa, bo zwolennicy neutralności sieci mówią, że ten otwarty internet to jest właściwie internet zderegulowany. To jest ten internet, który pozwala na wolność słowa, ale to jest też ten internet, który pozwala na innowacyjność. Oni twierdzą, że możliwy jest taki scenariusz, że gigantyczne usługi monopolistyczne sieciowe, na przykład, nie wiem, Netflix, dogada się z równie monopolistycznymi ISP, i stworzą po prostu warunki zabójcze dla wszelkiej konkurencji na ich obszarze, czy w ogóle dowolnym innym obszarze. Ale co ciekawe, druga strona, która sprzeciwia się idei otwartości sieci, twierdzi, że nie jest to żadna deregulacja, tylko właśnie nadmierna regulacja. Twierdzą, że demokraci próbowali zrobić z internetu usługę publiczną i co w Stanach, w takich środowiskach bardzo wolnorynkowych jest mega krytyczne. Mówię o tym wszystkim, choć jeszcze w ogóle nie dotarłem do Europy, bo wydaje mi się, że ta amerykańska dyskusja w pewnym sensie jest dużo ciekawsza, jest dużo bardziej agresywna i pozwala ująć ten problem jako naprawdę problem fundamentalny związany z rozwojem sieci. Jak dotrzemy do Europy, to nagle wszystko zaczyna mieć postać takich typowych komisyjnych wykresów, w których nie widać śladu tych debat ze Stanów. Ale może i dobrze, bo w Europie sytuacja jest zupełnie inna. I mamy przepisy gwarantujące neutralność sieci. To one są efektem też bardzo długiego procesu legislacyjnego i procesu debaty takiej policy, który trwał około 10 lat. I to jest taki dla mnie ciekawy przykład, o którym warto pamiętać, że nieraz te zmiany trwają bardzo, bardzo długo, ale końcowe efekty mogą być zadowalające, choć w tym wypadku wiele działaczy uważa, że nie są optymalne. Więc wprowadzono zasady, które w największym skrócie mówią tyle, że cały ruch w sieci musi być równo traktowany. I to jest na mocy rozporządzenia, więc tak samo jak RODO mamy do czynienia z rozporządzeniem, które bezpośrednio obowiązuje w krajach członkowskich. Ono zostało doprecyzowane w 2016 roku przez wytyczne BEREC, który jest takim unijnym super regulatorem kwestii elektronicznych. No i jak to wygląda w praktyce? Znów w praktyce okazuje się, że te przepisy są rozbieżne opinie. Jedni uważają, że są niezłe, drudzy uważają, że są pełne dziur, które nadal pozwalają omijać zasadę neutralności sieci. W ogóle pytanie jest takie, czy na sali są dostawcy usług internetowych, czy ktoś z was jest ISP? Zakładam, że jest to pytanie retoryczne, ale pytam o to dlatego, bo to tak naprawdę ich dotyczą te przepisy, choć wymyśliłem sobie jeden praktyczny przykład, który was dotyczy i on będzie dotyczył zero rating, o którym już mówiłem. Bo tak naprawdę regulowani są dostawcy usług internetowych i tak jak możecie tutaj przeczytać, wszystkie transmisje danych mają być traktowane równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji. Ale są dopuszczalne wyjątki. Po pierwsze, regulatorzy założyli, że jednak ten ruch musi być jakoś zarządzany, tylko tam przyjęto taką zasadę, że on musi wynikać z, dotyczyć całej technicznej kategorii. Na przykład musimy zarządzać transmisjami wideo, a nie może dotyczyć konkretnych graczy rynkowych. I te zasady muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne i proporcjonalne, co jest dosyć typowe w Unii. Po drugie, są możliwe jednak pewne wyjątki, sytuacje, w których można naruszać zasady neutralności sieci i są one trzy. Po pierwsze, zapewnienie zgodności z prawem, czyli na przykład jeśli w Polsce zostały przyjęte przez rząd, przez państwo, przepraszam, przepisy dotyczące blokowania stron internetowych, to one mogą być wdrażane przez ISP bez naruszania rozporządzenia. Po drugie, można naruszać tę neutralność, gdy chodzi o integralność i bezpieczeństwo sieci, jakiegoś rodzaju ataki typu malware wymagające nagłych działań i w wyjątkowych sytuacjach przeciążenia sieci, gdyby takie miało miejsce. Poza tym,
regulator zakłada, że mogą się jednak pojawić usługi specjalne i to jest ten moment, w którym dużo ludzi czuje, że być może jest to furtka do naruszenia zasad neutralności sieci. Na przykład jest mowa o telemedycynie, o telekonferencjach, czyli takich nowych usługach, gdzie wiadomo, że prawdopodobnie, żeby zapewnienie jej wysokiej jakości usług wymaga wykorzystania trochę inaczej tego kanału przesyłu. Tam zasada jest taka, że ten dostawca może wtedy wprowadzić specjalne zasady, ale nie mogą one niejako uszczuplać pozostałej części przepustowości. I tu wszystkie szczegółowe wytyczne i zasady są określane przez regulatorów, czyli w Polsce UKE. I ostatnia kwestia to jest ten zero rating, czyli taki scenariusz, w którym operator na przykład mobilny się dogaduje z jakąś aplikacją. Zastanawiam się, może to dla części z was jest jakiś realistyczny scenariusz na taki deal, że ta aplikacja nie nalicza się do pakietu transmisji danych. Takie modele mają sens tylko wtedy, gdy jeszcze są pakiety transmisji danych i są użytkownicy, którzy mogą znaleźć się w scenariuszu, że im się kończy pakiet danych i na przykład spada im znacząco jakość transmisji. Mam wrażenie, że to jesteśmy w okresie przejściowym, gdy w ogóle ten temat istnieje, bo z tego co widzę, te pakiety właściwie, ich poziom rośnie w nieskończoność. I rozporządzenie dopuszcza, ale tylko w niektórych warunkach, które ciągle są doprecyzowane, takie stosowanie zero rating. Na pewno nie pozwala na takie radykalne scenariusze, gdzie na przykład właśnie komuś kończy się pakiet danych, spada poziom transmisji dla wszystkiego poza tymi usługami objętymi zero rating. To już by było niejako nieuczciwe traktowanie pewnej kategorii danych. Model, który z kolei na pewno jest dopuszczony, jest często spotykany, to jest taki, gdy operator oferuje darmową subskrypcję, nie wiem, do jakiegoś serwisu z e-bookami na przykład, ale w ogóle nie dotyczy to transmisji danych. A po środku są różne, jest szara strefa, gdzie de facto decyduje regulator. I warto powiedzieć, to są naprawdę nowe przepisy. Co ciekawe, i to jest fajny krok, regulatorzy są zobowiązani do przedstawiania co rok sprawozdania z realizowania tych zasad. W Polsce tak naprawdę ono zostało opublikowane tylko dla 4 miesięcy. Styczeń, kwiecień 2017, bo to są tak nowe rzeczy. Jeśli temat was interesuje, to tam są różne szczegóły. UKE zrobiło też ciekawą ankietę wśród dostawców, którzy kontrolują chyba 99% ruchu mobilnego i 70% broadbandu i oni tam pokazują, że część z nich jednak stosuje nadal praktyki, które mogą łamać zasady neutralności sieci. Jest tam dużo ciekawych danych. Regulator między innymi może wlepić karę w wysokości 3% rocznego przychodu, więc rzeczywiście te zasady, tak jak omawiane wcześniej RODO, może nie aż tak dotkliwie, ale mogą powodować kary finansowe. Więc kończąc już, chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że jest to fundamentalna dyskusja, że nie są tylko techniczne przepisy, tylko to jest pytanie o kształt internetu. Można sobie wpisać kwestię neutralności sieci w taki trochę szerszy pakiet i te wszystkie kwestie obecnie są dyskutowane przede wszystkim w Brukseli. Są to też kwestie takie jak odpowiedzialność pośredników, bardzo duży temat, z którym będzie się pewnie wiele działo w tym roku i pewnie też w następnym. Kwestia geoblockingu jest już w toku, ale rozwiązania są bardzo cząstkowe, więc prawdopodobnie będzie trzeba wracać do zagadnienia, czy ten przepływ jest swobodny usług online, czy też poszatkowany kompletnie różnymi rozwiązaniami licencyjnymi. Jest też kwestia blokowania stron. I wiem, że są to takie tematy, którymi tradycyjnie startupowcy się nie zajmują, myśląc o tokenizacji swoich IPO, ale bardzo was zachęcam do myślenia o tym. Startup Poland jest na przykład dla nas ważnym sojusznikiem i bardzo to jest dobre, że fundacja wychodząca z biznesu, prawda, ma tą świadomość, na przykład geoblockingiem się zajmowała, bo to był bieżący temat, ale potrzebujemy też waszego wsparcia, co zresztą bardzo fajnie widać w Stanach, że głos nie tylko społeczeństwa obywatelskiego tak zwanego, nie tylko ekspertów różnego rodzaju inżynierów sieciowych, ale też firm jest bardzo ważny dla prawodawców, więc w razie czego bardzo na was liczymy, że pozwolicie nam wspólnie zachować dziwny internet, o którym wszyscy marzymy, ale jak widzicie, znalazło się miejsce i dla waszych wymarzonych jednorożców. Dziękuję. Alek Tarkowski, dziękuję bardzo. Już będzie działało. Czy są pytania do Alka? Chętnie tutaj podam mikrofon, jeśli jeszcze chcecie za coś.
dzisiaj dopytać. Zachęcam. Powiedziałeś o neutralności sieci w ramach tego, że operator telekomunikacyjny dogaduje się z daną firmą, że nie nalicza za dany pakiet danej firmy. I pytanie, gdzie tu jest rozgraniczenie między neutralnością sieci, a tego, że operator chce wzmocnić swoją pozycję na rynku poprzez pozyskanie kontraktu z daną firmą, żeby oferować to jako dodatkowe usługę, czy wzmocnienie swojej usługi operatora? No właśnie to jest sedno sprawy, że w modelu przyjętym w Unii Europejskiej po prostu uznano, że większą wartością jest ta neutralność, ta równość w traktowaniu podmiotów przez operatorów, przez dostawców usług internetowych, niż możliwość kreowania bardziej konkurencyjnej oferty. To, że ten zero rating umowny nie jest w całości zakazany, oznacza, że tam jakby regulator chce stworzyć przestrzeń, ale to jest każdorazowo rozważane, więc nawet jak się poczyta te wytyczne, to one mówią tyle, że należy być ostrożnym, należy pewnie konsultować z regulatorem. To jest też powód, dla którego krytycy tej zasady neutralności twierdzą, że jest ona nieinnowacyjna, że internet się świetnie rozwijał, to jest ich argument, bez takich przepisów. I to może dodam jeszcze i nie zdążyłem tego powiedzieć, że to jest trochę tak, jest trochę kwestii naruszania tej neutralności sieci, zanim przepisy istniały. Jest jedna znana sprawa z Verizonem. Netflix miał kłopoty, ale wielu ludzi twierdzi, że to tak naprawdę nie chodziło o neutralność sieci. Jest trochę przypadków, które dotyczyły naprawdę małych dostawców. Więc to jest taka woda na młyn dla tych, którzy mówią, że nie potrzeba tych przepisów. I tak samo nie wiadomo, co się teraz wydarzy. Zniesiono w Stanach przepisy, wszyscy patrzą, czy jak grzyby po deszczu, prędzej czy później wyrosną jakieś nowe modele oferowane przez dostawców, które będą szkodliwe na przykład dla nowych podmiotów, dla jakichś małych startupów, czy nie. Znów, na razie to się jeszcze nie dzieje. Reakcja jest taka, że niektórzy mali dostawcy niejako chcąc się przy tej okazji pokazać, wprowadzili już jasno, powiedzieli, że nie wprowadzą żadnych takich zasad. Zachowają niejako zasadę neutralności sieci jako samoregulację, ale to jakby, to jest też ciekawe w tej sprawie, że ona, nawet jak się szuka dowodów, to one nie są bardzo mocne. Mam wrażenie, że to jest trochę kwestia takich pryncypiów. Właśnie to, tak do tego chciałem trochę nawiązać, bo o ile na przykład te intencje, o których mówiłeś, tak, związane z tym, żeby na przykład pewne usługi premiować, w cudzysłowie, znaczy były premium, a inne były ten, powiedzmy ten basic, to o ile te intencje są jasne, to trochę nie bardzo jakby rozumiem, czy to są jakby cele, można powiedzieć, tak, i taki powrót do lobbyingu. Natomiast nie są dla mnie tak do końca jasne powody, no bo generalnie jakby tendencja taka technologiczna jest taka, że ta rura się staje coraz większa, tak, więc okej, ja rozumiem, że usługi no też coraz więcej tego pasma wymagają, no natomiast generalnie jakby jest taki ruch w kierunku tego, że ta rura jest tak duża, że tam się wiele różnych rzeczy zmieści, więc czy to jest w ogóle jakaś taka przyczyna, nie wiem, technologiczna, tak, czy to jest jakaś bariera, czy... Znaczy idea jest taka, że można jednak sztucznie spowalniać ruch. Nie, no ja to rozumiem, prawda? Tylko właśnie pytanie jakby dlaczego, tak? Znaczy, ktoś miał to zrobić? No bo w takim klasycznym modelu mamy załóżmy, nie wiem, 5 podmiotów oferujących muzykę w streamingu, więc jeden się dogaduje z dostawcą, pewnie mu coś płaci, przerzuca koszty na swoich użytkowników i otrzymuje wersję premium. Może streaming muzyki nie jest dobrym przykładem, ale wideo jest dobrym przykładem i się wszystko szybko ładuje. I gdzieś w tle są dane pokazujące, że dzisiaj użytkownicy, co nie jest pewnie zaskakujące, naprawdę oczekują szybkich czasów reakcji i równie szybko się zniechęcają i to naprawdę może wpływać na decyzję zakupowe, prawda, subskrypcji, że pójdzie fama, że któryś serwis działa szybciej. Czy jeszcze pytania? Problem, o którym mówiłeś, to taki problem ISP gatekeepera, ale gatekeeperem nie musi być ISP, może być tak samo jakiś serwis, który no, powiedzmy nie jest kwestia danych i tempa, ale to co weźmy takiego Facebooka chociażby, który też wprowadził algorytmy niedawno, które tam premiują niektóre treści, a inne nie. Czy uważasz, że regulator może też zahaczyć w przyszłości o ten obszar i zacząć chcieć to uregulować? I generalnie w jakim kierunku regulacje mogą zmierzać, szczególnie te EU,
które nas dotyczą pewnie bardziej, czy możemy się spodziewać twoim zdaniem jakiegoś rozporządzenia, czy na razie to jest za wczesny etap i to jest no, jakaś tam dyskusja, która w bliżej nieokreślonej przyszłości czymś zaowocuje. Rozporządzenia na pewno nie będzie. Analogia jest słuszna, tak? I argument jest taki, że temat platform jest trochę nowy, bo one jeszcze do niedawna nie były aż tak potężne. No to jest też ciekawa historia tempa dzienia się rzeczy, że serwisy, które jeszcze niedawno argumentowały właśnie, że są dotkomami, prawda, i że są nowi, młodzi, potrzebują wsparcia właśnie przez nienarzucanie im regulacji, nagle obudziliśmy się, że po prostu dyktują warunki. Wszystko wygląda na to, że pojawi się moment regulacji platform. Na razie platformy są regulowane przez różne mechanizmy notice and takedown dotyczące głównie treści z różnych powodów naruszających czyjeś prawa, czy prawa własności intelektualnej, czy jakieś prawa osobiste, ale co się może wydarzyć? Znaczy na pewno nic się nie wydarzy szybko, ale dodam jeszcze, że Polska w pewnym sensie jest tutaj była do niedawna, zobaczymy jak na to wpłynie zmiana rządu, no w pewnym sensie pionierem, to znaczy jednak polskie pomysły ten na ustawę, na zmianę ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to jest wyciekły na jesieni, to się w międzyczasie zdarzało, ten wyciek nie był zbyt dobry, ale no one były jednym z pierwszych znanych pomysłów, żeby jednak dosyć mocno regulować platformy internetowe działające na terytorium Polski. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam, dziękuję Arkowi, dziękuję wszystkim naszym gościom dzisiaj. Śledźcie naszą stronę. Nie wiem, co będzie z tą listą, ale na pewno powiadomimy was na Facebooku o następnej auli. Dziękuję bardzo.